Quiz biblioteczny. Ewa i Miłosz, uczniowie klasy czwartej. Pierwsze dwa pytania będą na pewno na skojarzenia. Owoc albo łobuziak? Smyk, łobuziak. Na A. Ananas. Ananas. Owoc albo potocznie człowiek posiadający bardzo bogatych rodziców? Banan. Banan, dobra, jednocześnie. Kolejne pytanie będzie ze sportu. Myślę, że będzie proste. Pływanie na desce unoszonej przez czoło morskiej fali. To? Surfing. Surfing, dobrze. To teraz z matematyki. Mamy matgeo, to policzycie. Zobaczymy. Suma oczek na dwóch kostkach do gry to? 42. 42, dobrze. Pytanie z biologii. Gdzie w organizmie człowieka zaczyna się trawienie? W jamie ustnej. Usta. Dobrze. Jak potocznie określa się medyczny termin podbiegnięcie krwawe? Co to jest? Zadrapanie? No. Podbiegnięcie krwawe. Podbiegnięcie krwawe. Jakiś siniak? Siniak. To jest siniak. Dobrze. Jak powiemy poprawnie po polsku? Przesyłamy pozdrowienia z Bieszczad czy z Bieszczadów? A może Bieszczad. Obie wersje są prawidłowe? Z Bieszczad. Miłosz, odpowiedź. Z Bieszczad. Ewa? Oba są, obie odpowiedzi są poprawne. I z Bieszczad, i z Bieszczadów. To punkt dla Ewy, książka dla Miłosza. To jeszcze jedno na skojarzenia. Trudne, ale skupcie się. Rodzaj herbaty lub deszczowa i ponura pogoda związana z całkowitym zachmurzeniem, które może utrzymywać się przez kilka dni. Chodzi o rodzaj herbaty, nie o nazwę jakąś... Rodzaj herbaty? Tak, czyli nie o nazwę typu Lipton czy coś tam, tylko o rodzaj herbaty. Nie, chyba nie wiem. Nie wiem. Okej. Okay. Angielska. Herbata angielska i pogoda angielska. Faktycznie. Dobra, powiedzenia. Co drzemy, gdy się kłócimy? Koty. Koty, brawo, drzemy koty. Miłosz zmarszczył brwi. Jak nazywamy występ piosenkarza, który śpiewa bez akompaniamentu, bez podkładu muzyki? Acapella. Acapella, brawo. 18% z 50 to ile? 9. 9. Wracamy do naszego dzieciństwa i będą bajki. Co królewna Śnieżka otrzymała od złej macochy? Pantofelkę. Jabłko? Zatrute jabłko, dobrze. Jabcocha. Pantofelek to zgubiła. Musiałam się zastanowić. Pantofelek to zgubił kopciuszek. No dobra. Okej, okay. W godle Polski mamy orła. A jaki ptak jest symbolem narodowym USA? Orzeł. Jastrząb. Orzeł. Dokładnie jest to bielik amerykański. I gatunko... No to jest orzeł. Właśnie nie, to nie jest orzeł. Gatunkowo to jest orłan. Jak nazywamy kompleks wyższości? Cechy charakteryzujące się przesadnym poczuciem własnej wartości, władzy lub wielkości. No to podpowiedź, proszę nie mylić tego terminu z miłośnikiem muzyki. Na M. M? Meloman? To jest właśnie miłośnik muzyki. Megaloman. Megaloman, tak. Waluta Japonii to? Jeny. Jeny, tak, jen. Dzieli się na 100 senów i 1000 rinów, choć setne i tysięczne części waluty zostały wycofane z obiegu już w 1954 roku. Zoologia. Jak nazywamy kolonię pszczół? Na trzy literki? Tak. Tak? Tak. Rój. Rój. Dobrze. Pasiek. Obszar nizinny położony pomiędzy wzgórzami. Wklęsła forma terenu. Depresja. O wydłużonym... Dolina. Dolina. O wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie. Otoczona z dwóch stron zniesieniami. Najczęściej powstała w wyniku działalności rzeki. Wiedza ogólna. Jaki metal jest najczęściej wykorzystywany do budowy samolotów? Tak na logikę. Karbon? No karbon nie jest metalem. Stal. Miedź. Nie. Nie, nie. Miedź to do kabli. Żelazo. Już mówiłem. A musi być lekkie. Lekkie. No. Aluminium. Aluminium, tak. To jest aluminium. Stojak najczęściej o trzech nogach, skonstruowany z drewnianych listew, na którym malarz umieszcza... Płótno. Nie, płótno. Nie. Odpowiada... Sztaluga.
Sztaluga. To jeszcze raz geografia. Wymień przynajmniej jeden kraj z pięciu o największej liczbie ludności oprócz Chin, Indii i USA. Jeszcze dwa są kraje. Chin, Indii, Rosja? I USA. Rosja? Oprócz tych trzech. Nie. Bangladesz. Nie. Wietnam. Nie. Indonezja. Dobrze, Indonezja jest jednym z nich, a drugim? Nie wiem. Pakistan. Słuchajcie, pytanie na spostrzegawczość. Korzystamy z klawiatury o układzie QWERTY. Tak. Tak? A co jest następną literką po Y? U. U. Dobrze. Dobrze. Nie, nie patrzę tyle w komputer. Film. Kultowy polski serial z lat 70. luźno nawiązujący do postaci słynnego karpackiego zbójnika. Janosik. Brawo. Marek Perepeczko, jego główną rolę, jeśli nie mylę. Dobrze, świetnie. To znowu wiedza ogólna, proste myślę będzie. Japońskie komiksy, które cieszą się... Anime. ...popularnością mangi. Dobrze. Proszę. No. Szymonie. Jak nazywa się stały dwutlenek węgla? Taki zestalony, w postaci stałej. C2. Jak się nazywa? Stały dwutlenek... Tak. CO2? Nie, to jest jego wzór chemiczny. A jego taka potoczna nazwa, zwyczajowa. No co ty pokazujesz? No jeszcze raz? Czad. Nie, to jest tlenek węgla. Czad to jest CO, tlenek węgla. A ja pytam, jak nazywa się stały, taki w postaci stałej, dwutlenek węgla w postaci stałej? Nie wiem. Suchy lód. Dla naszego technicznego, tak? Efekty specjalne z udziałem suchego lodu można spotkać w teatrze, na koncercie lub oglądając filmy w postaci ciężkiego dymu. Ale to jest też środek chłodzący, idealny do przedłużania trwałości produktów wrażliwych na temperaturę. Mitologia. Co było na początku świata według mitologii greckiej? Chyba pierwsze zdanie nawet z mitologii. Na początku był... Światło. Było, a to jest był. Był. Podpowiedź. Chaos. Chaos! Na początku był chaos, podpowiadacie czy nie? Nie. A z chaosu wyłoniły się Gaja, czyli ziemia, Uranos, czyli niebo oraz... To byli Herosi, czy nie? Tartar, czyli ciemności. Proszę? To byli Herosi? Nie. Nie. To geografia. Gdzie mówimy po flamandzku? We Francji. Nie. W Hiszpanii. Nie. Nie rozumiem, co mówisz. Nie podpowiadaj tam. W Belgii. W Belgii. Jest odmianą języka niderlandzkiego, używanym głównie to było podpowiedziane. W Flandrii, północnej części Belgii. Można go usłyszeć również w niektórych częściach Brukseli, gdzie jest językiem urzędowym obok francuskiego. W którym mieście znajduje się studio filmów rysunkowych, w którym powstawały odcinki kultowych dobranocek, takich jak Bolek i Lolek, Rekszy czy Przygody Baltazara Gąbki? W Bielsku-Białej? W Bielsku-Białej, brawo dla Ewy. Nie wiedziałem. Sport. Ile razy Polska zagrała na mundialu? Na 22 mundiale, które się odbyły. Na 8. Na 10. Na 9. Kurczę. Historia i zoologia, dwa w jednym. Inteligentny ssak lub następca tronu francuskiego? Delfin. Delfin. Bardzo dobrze. Punkt dla Miłosza. Tak myślałam, ale ten następca tronu to mnie. Pytanie z geografii. Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej temperaturze w określonym czasie to? Równoleżniki. Równik. Izomery jakieś? Izoterm. Izoterma. Dobrze. Punkt dla Ewy. Związek frazeologiczny oznaczający walkę z czymś nierealnym, urojonym, bądź też walkę beznadziejną. Nie walka mając... z wiatrakami. Walka z wiatrakami, świetnie. No to teraz będzie łatwizna. Podwodny pocisk. Torpeda. Opowieść o życiu jakiejś osoby, najczęściej wybitnej, spisana przez drugą osobę, to? No, mogę... Biografia. Biografia, wow. Bardzo dobrze. Punkt dla Ewy. Historia. Jak miał na imię Darwin? Karol Darwin. To jest ciekawostka. Najczęściej występującym imieniem w Polsce jest Maja. I podpowiem, że mamy nauczycieli o takich imionach, zarówno Bartek. Pani, jak i pan. Bartosz. Mariusz. No, ale pani, nie strzelajcie. Patryk. Ostatnia szansa. Pani, jak i pan.
A nawet panie, bo są. Marek. Co najmniej dwie. Panie. Miło mi, dziękuję. Ale nie? Co może A literka jakaś? Nie, no nie, no już powiedziałem, nie. No powiedz coś. Ewa, ostatnia szansa. No ale panie. Już wiem. Ja nie wiem, jakie są. Już wiem. Już wiem. No to powiedz. Ola? Nie. Nie, no to nie wiem. No. Okej, więc słuchajcie, według AI najczęściej występującym imieniem w Polsce jest Anna. No. Jest ponad milion Anka. Osób, kobiet o tym imieniu. Moja mama. Pozdrawiam. Wśród mężczyzn nie ma już takiej zgodności, ale lideruje Piotr. Natomiast w ramach ciekawostek, w szkole mamy 628 uczniów. Jak myślicie, które żeńskie imię jest najpopularniejsze? Maja. Maja. Nie, tak, ale równorzędnie z... Alą. Nie. Z Julią. Kasią. Nie. Maja i Natalia. 21 osób jest takim, o takim imieniu w naszej szkole. Ile? Jeśli chodzi o chłopców. A mogę zdjąć bluzę, czy nie? A że najpopularniejsze chłopcy w szkole. Które imię jest najpopularniejsze wśród chłopców? Kuba. Kuba. 15 Jakubów jest w szkole i 12 Szymonów. Ostatnie pytanie. Co znaczy easy peasy lemon squeezy? Czy coś jest łatwe? Bułka z masłem. Mm. Okej, okay, 1-1. Liczymy. 17. 13. 13. Brawo. 4. Czyli miło wygrywa. Gratulacje. Brawo. Dziękuję za udział. No to matematyka. Odpowiedź podajcie mi albo 1 do ilu, czyli dobra. 1 do iluś tam, dobra. Albo w procentach. Lecimy. Bo tak mam zapisane, nie chcę mi się przeliczyć tego. Jeśli masz trzech synów, jaka jest szansa, że wszyscy będą chłopcami? No jedna 100%. Do 8. Jedna do 8. No Jezu, możemy jeszcze raz, bo co ja tam powiedziałam. 100%. A co powiedziałeś? 100%. Jeśli masz trzech synów, to jaka była na to szansa? Że wszyscy będą chłopcami. 100%. Tak, 100%. No jaka była na to szansa? Jeżeli masz jednego syna, no to jest jedna druga. No tak, a jeżeli dwóch synów, no to jedna druga razy jedna druga. No jedna czy jedna szansa. Jedna czyli... Właśnie. No ale jednak są, czyli... Jeśli masz trzech synów... Jeśli mam trzech synów, to jaka jest szansa? A nie, jaka jest szansa? Tak, dobrze. To 100%. To 100% jest poprawna odpowiedź, ta książka dla mnie. Okej, dobrze. Ja spaliłem teraz. Jak powinno brzmieć to pytanie? Jeśli masz... Jaka jest szansa na urodzenie? Albo jaka jest... Tak, jaka jest szansa, żebyś miał trzech synów? Jeśli rodzisz trójkę dzieci, jaka jest szansa, że urodzisz trzech synów? Jeśli masz trójkę dzieci, jaka jest szansa, że to są będzie trzech synów, tak? Że to są już. No. Chyba, że to... Dobra. Nie, dobra. Ktoś dostał książkę za to? Nie. Nie dawałeś nikomu? Nie, nie dawałem. To dobra, to nie wleci to pytanie. Dobra.